Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że się wyspaliście. Ja od razu mówię, że nie ospaliście. Ale nie nastawiałem się na wyspanie się tutaj. Dobrze, pierwszym tematem dzisiaj. Pierwszym tematem dzisiaj jest taka troszeczkę wersja warsztatowa i ty możesz zostać heretykiem. Nie zachęcam oczywiście. Tak, nie zachęcam tego, żeby zostawać heretykiem, ale żeby tak mieć troszeczkę no, taką świadomość, no, po co w tym w zasadzie chodzi. Albo tą datę się przesuwało, albo się to wyznanie likwidowało, i zakładało się na to.
podobnie właśnie wyliczenie daty konkretnego proroka. Bo na przykład jeśli ja uważam siebie za proroka i zacząłem swoją pracę w 2018 roku, no to znajdę sobie taki fragment, który lekko naciągnięty pokazuje, że właśnie w tym momencie pojawi się prorok i to będę ja właśnie, i Pismo Święte pokazuje, że właśnie ja będę tym prorokiem, który będzie głosił do ludu. Nowe objawienie wsparte prorocy z Pisma. To jest też częsty przypadek, no ludzie mają objawienia, niekoniecznie objawienia prawda, Ducha Bożego. Jakieś wizje, sny, czy nawet jakieś, można powiedzieć, zmyślenia, które próbują podeprzeć autorytetem Pisma Świętego. Czyli jest, załóżmy, książka dosyć gruba z objawieniami i do tego dwa fragmenty Pisma, które mówią o tym, że kiedy wyleje Ducha, wtedy wszyscy będą prorokowali i wszyscy będą mieli sny i widzenia. No, Pismo o tym mówi, że wszyscy będą mieli sny i widzenia, że Duch zostanie wylany, więc na mnie został wylany, ja mam sny i widzenia i to jest właśnie ta książka z tymi snami i widzeniami i ja zaczynam to głosić. Następną taką dosyć popularną sprawą to jest teza, rozszerzenie tezy. Jeśli na przykład Pan Jezus w Piśmie Świętym mówi do apostołów, którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, no to ktoś przeczyta to i mówi, aha, czyli wszyscy mogą odpuszczać grzechy. Każdy, nie tylko apostołowie i następcy apostołów, prawda, jak my wierzymy katolicy, tylko każdy. Każdy wierzący, do każdego wierzącego Pan Jezus mówi, możesz odpuszczać grzechy. No i taki człowiek zaczyna głosić taką lukę, że ja też mogę odpuszczać grzechy, niepotrzebna jest żadna spowiedź, każdy każdemu może odpuścić grzechy, prawda? I różne inne tezy można też właśnie rozszerzyć. Sprawować Eucharystię mogą tylko kapłani? Nie, dlaczego? Wszyscy mogą sprawować Eucharystię. Tam nie ma napisane PS tylko kapłani, prawda? Albo... Wszyscy sprawują Eucharystię. Tak, ale w tym sensie takim, jak rozumiemy, my rozumiemy, że jest kapłaństwo, prawda, do tego, żeby właśnie sprawować sakramenty, a ktoś może uważać, że to o wiele lepiej i tak nie jest. Że to każdy może takie rzeczy robić. No i właśnie na przykład wskazywanie, że jakieś proroctwo Pisma Świętego wypełnia się dziś, teraz, na mnie. Jeśli jest proroctwo, które, jak wierzymy, mówi o Jezusie, tak? Proroka takiego jak ja dawam Bóg. Mojżesz, no to załóżmy, że pojawi się jakiś człowiek, który zacznie nazywać się Mojżeszem i twierdzi, że to jest proroctwo, które mówi po nim. Ja jestem nowym Mojżeszem, tamten Mojżesz powiedział, że proroka takiego jak ja, Mojżesza, dał Pan Bóg i właśnie to ja jestem nowym Mojżeszem i będę Wam teraz prorokował. Można wiele proroctw przenieść właśnie w czasie, że tak powiem i powiedzieć tak, ono oczywiście dotyczyło Jezusa, ale też dotyczy też na przykład nie, albo dotyczy tego właśnie oto naszego lidera, czy coś w tym stylu. Dobrze, teraz będzie krótki quiz. Uwaga, nie oceniam. Każdy odpowiada Wam w myślach, tak? Zastanawia się, czy to zdanie jest prawdziwe w kontekście naszej wiary, czy heretyckie. Rozum ludzki, nie uwzględniając w ogóle Boga, jest jedynym sędzią prawdy i fałszu, dobra i zła. Jest on prawym sam dla siebie, a jego zdolności naturalne wystarczą mu do zapewnienia dobra ludzi i narodów. Wczoraj mówiliśmy o rozumowości, prawda? Ksiądz biskup też mówił, że jest to natura ludzka. Filozofowie greccy rozumowo dochodzili do pewnych prawd. No więc pytanie teraz, czy takie właśnie stwierdzenie jest ortodoksyjne czy heretyckie? No więc uwaga. A na temat, czyli jest to zdanie wyklęte. Tak? Nie jest to prawda w kontekście wiary katolickiej, dlatego że nie uwzględniając w ogóle Boga, no rozum ludzki do czegoś tam się przydaje, ale nie jest zdecydowanie aż tak potężny, można powiedzieć. Drugie zdanie. Ta sama święta matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem ludzkiego rozumu można z rzeczy stworzonych na pewno poznać Boga, początek i cel wszech rzeczy. To jest pierwszy sobór. Niektórzy na pamięć postanowienie sobotnie. Ale zobaczcie, to zdanie dużo się nie różni, prawda? Tamto zdanie mówiło o tym, że rozum ludzki ma pewne właściwości, może. Tam może było dosyć, no, dosyć ostro powiedziane, tak? Że sam może dojść do pewnej prawdy. Tu natomiast sobór watykański pierwszy właśnie na podstawie zresztą listu do Rzymian mówi o tym, że naturalnym światłem ludzkiego rozumu można dojść do Boga.
To nie znaczy, że rozum może wszystko, tak? I rozum bez Boga może oceniać dobro i zło. Ale rozum jak najbardziej no, pewną pracę może wykonać. Prywatne bowiem posiadanie dóbr materialnych na własność jest naturalnym prawem człowieka. No, ciekawe, bo to też jest, można powiedzieć, prawda wiary jakaś. Tak? Czy człowiek ma prawo posiadać dobra naturalne, czy niekoniecznie? To jest prawda, jak najbardziej. W sensie takim, że nasza wiara też o tym mówi, tak? Że posiadanie własności prywatnej jest czymś naturalnym, dobrym. A teraz uwaga. Socjalizm religijny, socjalizm chrześcijański są pojęciami sprzecznymi w sobie. Nic nie może być jednocześnie dobrym katolikiem i prawdziwym socjalistą. To nie ma wyzwolenia. No ciekawe, skąd to pochodzi. Czy to jest Pius XI, czy to jest Leon? XIII. Teraz powiem. Bo oni takie rzeczy pisali. No. Tak, to jest encyklika papieża Piusa XI, 31 rok. Tak. Kwadra Gracjumanna, tak? Kwadra Gracjumanna, tak? Tak. Zobaczcie, że to w dzisiejszych czasach są bardzo ludzie, którzy uważają się za socjalistów, a jednocześnie za osoby wierzące. Oczywiście pytanie, czy od tego 31 roku pojęcie socjalizm troszeczkę nie zmieniło swojego zakresu jakby znaczeniowego, prawda? Bo to też jest, trzeba uważać na to, że w 31 roku socjalizm religijny czy socjalizm chrześcijański to jednak była trochę inna teoria niż dzisiaj, prawda? Więc to też trzeba lekką poprawkę na to brać. Tak, to było bliższe komunizmowi zdecydowanie. Następnie. Dogmat, więc Kościół, urząd i księgi, które jako święte czcimy, a nawet i wiara powinny się poddać prawom rozwoju, jeśli nie chcemy, aby to wszystko umarło. To jest postulat modernistyczny, więc to jest coś takiego, jak to Newman napisał, o rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Czy pewien rozwój jest, bo tylko pytanie, czy księgi, które jako święte czcimy, powinny się poddać prawom rozwoju? Nie. No, niektóre, może powinien się powiedzieć tak, że Kościół powinien się poddać prawom rozwoju. Kościół się jakoś rozwija. Czy to się poddaje prawom rozwoju, czy raczej sam się reformuje, to też no, możemy. Tak? Więc niektóre z tych rzeczy można by stwierdzić, no to jakoś tam się jeszcze broniło, nie? No ale na przykład właśnie księgi, które jako święte czciły, mogą podlegać prawom rozwoju. Co to znaczy, że to Pismo Święte będziemy teraz właśnie zmieniać jakieś teksty, które na nie pasują? Tak, to zdecydowanie jest temat. Jeszcze dla przypomnienia przypomnień, a na temat dokładnie. A na temat to znaczy, ci, którzy tak wierzą, są wyłączeni z Kościoła. Czyli to jest zdanie dyferencje. No tutaj mamy dwie wersje podejścia do początku życia ludzkiego. Prawda? Jedno, że dusza ludzka istnieje od wieczności i wciela się w momencie poczęcia. Przyjmuje ci Bóg stwarza ciało i ta dusza ludzka, która już sobie kiedyś tam istniała, Bóg ją stworzył, w momencie stwarzania świata stworzył wszystkie dusze przez wszystkie wieki. No i tam jest taki zasobnik dusz. Teraz ktoś poczyna nowy człowiek, jest to dusza gdzieś tam w tej kosmicznej przestrzeni sobie wchodzi w to ciało. Tak, to jest jedno podejście. No i drugie, że w momencie poczęcia Bóg stwarza nową duszę ludzką. Czyli tak naprawdę proces stworzenia cały czas trwa. Tam nowi ludzie się poczynają, Bóg stwarza nowe dusze. Jakby zapotrzebowanie jest nowa dusza, tak, a nie, że jest jakiś magazyn. Więc które z tych zdań jest katolickie? Ale cytatów też by się znalazło. Zgadza się. Dlatego to pokazuje. Dlatego, że są takie herezje chrześcijaństwa, czy mormony, trzeba chociaż powiedzieć, że to są chrześcijanie. Ale tak, oni w coś takiego wierzą, że jest coś takiego jak egzystencja dusz, czyli właśnie te dusze już sobie gdzieś tam istnieją, potem jak trzeba, nowy człowiek się poczyna, to one z tej kosmicznej przestrzeni, prawda, lądują w tym ludzkim ciele i jest człowiek. No, więc takie herezje po prostu są. Losuje się tak. Tak, no mniej więcej. Właśnie. To temat, który jakoś tam się w kościele przewija. Możliwe jest albo będzie wyświęcanie kobiet na księży,
albo niemożliwe jest i niemożliwe będzie wyświęcanie kobiet na księżu. Precyzyjnie na presbiterze, tak? Tak, tak. Tak, jest to... Cały czas, jak zobaczymy, cały czas trwa dyskusja. Znaczy dyskusja, są głosy. Ciężko powiedzieć, że jest dyskusja, no ale są takie głosy, że Kościół powinien cały czas mógł się dopuścić kobiety do sakramentalnego kapłaństwa. Jan Paweł II, 1994 rok, w liście apostolskim tak napisał. Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskim kobietom. Oraz orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne. Czyli w ramach Kościoła w zasadzie już nie ma dyskusji. Papież się powiedział, orzeczenie jest ostateczne. Kościół nie ma takiej władzy. A cały czas się podnoszą głosy, że tu, prawda, nowoczesność, czy sprawy i Kościół powinien to zmienić. Dobrze, tu jeszcze takie jest zdanie. Wierzący uznaje i ma zapewne to, iż rzeczywistość pierwiastka Bożego sama w sobie istnieje, nie jest wytworem wierzącego. No bo są takie pomysły, że tak naprawdę wszystko się dzieje w naszej głowie. Że my sobie wymyśliliśmy Boga. Boga nie ma, tylko człowiek go sobie wymyśli. Więc to zdanie mówi, wierzący uznaje, że Bóg jest rzeczywiście, nie tylko w głowie naszej wymyślonej. Gdy zaś ktoś się go zapyta, na czym polega ta pewność, odpowie, że na osobistym doświadczeniu każdego człowieka. W uczuciu religijnym, jeśli je głębiej zbadamy, wykryjemy łatwo pewną intuicję serca, przez którą człowiek bez żadnego pośrednictwa doświadcza rzeczywistości pierwiastka Bożego i w ten sposób czerpie pewność o istnieniu Boga, która o wiele przewyższa wszelkie pewniki naukowe. Głupie, możecie się chwilę zastanowić, ale jak myślicie, czy jest to zdanie ortodoksyjne, czy raczej heretyckie? Bez żadnego pośrednictwa. No bo w fideizm troszeczkę to wygląda. No, specjalnie zostawiłem takie kropeczki, bo w oryginalnym to zdanie to właśnie takie słowo. Modernista, czyli w rozumieniu to było encykliki papieża Piusa X, czyli właśnie heretyk. Tak? Ktoś tam wierzy pewną herezję modernizmu, tak uznaje. Natomiast właśnie nie jest to nauka katolicka, bo nie możemy powiedzieć na przykład o pewności istnieniu Boga czerpanej z doświadczenia, które o wiele przewyższa wszelkie pewniki naukowe. Albo właśnie to, że bez, jak to było, bez żadnego pośrednictwa. Prawda? Człowiek doświadcza bez żadnego pośrednictwa rzeczywistości wygrasta Bożego. Dobrze. Podsumowując krótko. Herezja to jest tak naprawdę wybór jakiejś prawdy wiary. Jako, że Pismo Święte jest dosyć grubą siłą, no to jest z czego wybierać. Na herezji w Kościele, czy generalnie w historii chrześcijaństwa było wiele, bo gdybyśmy patrzyli w ten sposób, no w Kościele, no powstali protestanci, luteranie, czyli mamy jedną herezję. No ale od Lutera odłączyli się tam tacy, prawda, tak jak Marek mówił przy śniadaniu, do Świadków Jehowy było 11 rozłamów. Każdą następną herezją coraz bardziej odchodzi od ortodoksji właśnie, bo ktoś kiedyś stwierdził, to jest ważne. Ja wiem lepiej, co jest ważne. To jest ważne i tego się trzymajmy, a cały świat się myli. Tak? Więc ktoś wybrał jakąś tezę, ustawił ją jako priorytetową i trwał przy tej tezie. Właśnie, rozwiązanie. Jak rozmawiać z heretykiem? Tak naprawdę podstawowe pytanie jest dlaczego? Dlaczego uważasz, że to jest ważniejsze? Jeśli ktoś twierdzi, że, prawda, nie wiem, tak jak świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus nie jest Bogiem. Dlaczego tak uważasz? No, bo tu jest taki fragment. Ale dlaczego uważasz, że ten fragment jest ważniejszy niż na przykład ten fragment, który mówi, przynajmniej powiedzmy sugeruje, że Jezus jest Bogiem? Kto ma prawo określić, który z fragmentów Pisma Świętego ma właśnie wyższy priorytet? Każdy z nas może sobie wziąć, otworzyć na osobnej stronie, wyjąć jeden cytat i powiedzieć, o, to jest najważniejsza prawda wiary. Cała reszta to są szczegóły. Jak w to będziemy wierzyć, to już jest wszystko, prawda? Wszystko jest potrzebne. Jest dużo takich fragmentów. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. No to, czyli trzeba znać imię Pańskie i je wzywać. I wystarczy. A cała reszta to właśnie tego jest nieważna. No i właśnie, dochodzimy do tej kwestii autorytetu. Pytając ciągle, dlaczego uważasz, że to jest takie ważne? Tak naprawdę ostatecznie dochodzimy do takiego właśnie, do takiego rozróżnienia. Bo ja tak uważam, albo Kościół tak uważa. Nie ma innej możliwości.
Jeśli jakieś twierdzenie jest poparte właśnie nauką Kościoła, wierzymy, że Kościół jest ciałem Chrystusa, tak? Chrystus dał Kościołowi przywilej nieomylności. Powiedział, że Kościoła bramy piekielne nie przemogą. Nie, my nie. Więc jeśli dochodzimy do rozwiązania, to zdanie jest popierane przez Kościół, jest głoszone przez Kościół, no to to ma zupełnie inny autorytet niż zdanie, bo ja to uważam. No bo jeśli ja uważam, że to jest ważne, no to on uważa, że to jest ważne, a on uważa, że coś innego jest ważne i mamy 100 tysięcy ludzi na ziemi, każdy z nich uważa, że coś innego jest ważne. I nigdy nie możemy tak naprawdę dojść do tego, właśnie, czy jest jakaś możliwość, powiedzmy, w miarę obiektywnego stwierdzenia, co jest ważne. Czy tylko mamy subiektywne wrażenia? Dla jednego jest najważniejszy chrzest Duchu Świętym, dla drugiego mówienie językami, dla trzeciego chrzest dorosłych, prawda, a nie dzieci. Czy da się to jakoś zobiektywizować? Więc kwestia autorytetu jest ostatecznym wyróżnikiem tak naprawdę herezji. Bo jeśli trzymamy się nauki Kościoła, no to jesteśmy ortodoksyjni. A jeśli trzymamy się nauki swojej lub kogoś, tak, czyli nie Kościoła, no to jest właśnie trwanie w herezji. Przy czym właśnie tu uwaga, ten pierwszy punkt. Wybór i upór. Bo to, że ktoś z nas nie zna na przykład nauki Kościoła w jakiejś kwestii, nie każdy jest teologiem, na tej sali bardzo mało, nie? No, można nie znać. Tylko jeśli ktoś, nie znając nauki, upiera się, potem poznaje tę naukę i stwierdza, nie, ja wiem lepiej, tak jest dobrze, a nie tak jak głosi Kościół, no to w tym momencie jest już heretyk. Dobrze, i teraz oddaję mikrofon, w sensie takim, że zachęcam, jeśli ktoś z was spotkał się z jakąś ciekawą, w cudzysłowie, herezją, tak? To proszę się podzielić. Tak. Znaczy, nie chodzi o to, żeby teraz nawracać na tą herezję, nie? Tylko jeśli ktoś z was spotka się z jakąś ciekawą herezją, proszę się podzielić, żebyśmy zobaczyli właśnie, jakie są takie dzisiaj, teraz, wśród nas, nie? Z jakimi się spotykamy hereckimi przejawami. Jak to rozumieć, właśnie potem spróbujemy powiedzieć w kontekście nauki Kościoła, gdzie to jest odstępstwo i dlaczego. Dobrze, to ja z owej mikrofonu, proszę tu. Książki, przykład, który przygotowałem na sesję. Hit, rozpal wiary Marcina Zielińskiego. Otóż na stronie właśnie, to jest książka, która ma nigdzie obstaw, więc jest to w każdym razie tekst, który został przejrzany przez przełożonego prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów z dnia 2 stycznia 2017 roku. Teraz mamy tam taką tezę na stronie 28. Jezus, składając z samego siebie dobrowolną ofiarę na krzyżu, zapłacił cenę nie tylko za to, abyś mógł otrzymać przebaczenie twoich win, ale również uzdrowienie ze twych chorób. Krew, która spływa z krzyża, woła o twoje uzdrowienie tak samo, jak o przebaczenie twoich grzechów. Czyli teza jest taka, że ofiara krzyża i że jak gdyby konsekwencją ofiary krzyża jest nie tylko przebaczenie grzechów, zgładzenie grzechów, ale również uzdrowienie wszystkich chorób. Więc ktoś, kto wierzy autentycznie, nie tylko doznaje przebaczenia grzechów, ale także uzdrowienia wszystkich chorób. To jest teza, która jest bardzo często wygłaszana w pewnych kościołach zielonoświątkowych i jest źródłem tak zwanej Ewangelii sukcesji, która polega na tym, że jeżeli ktoś wierzy, no to po prostu Pan powinien błogosławić we wszystkim, co czyni, także w jego ziemskim życiu, poczynaniach, więc bogactwo, sukces i inne takie rzeczy są w zasięgu ręki dla każdego, kto oczywiście wierzy szczerze i autentycznie.
ja będę bronił. Jak tego sobie słuchałem, no to jeśli odrzucimy sakramenty, to zdecydowanie ta teza jest heretycka. Natomiast jeśli zakładamy odpuszczenie grzechów, otrzymujemy w sakramencie odpuszczenie grzechów. Mamy do tego dostęp. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu. Ale mamy też sakrament namaszczenia chorych, w którym możemy uzyskać także i łaskę zdrowia. Prawda? Też mamy ten sakrament dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu. Więc rozumiejąc ten fragment sakramentalnie, gdyby tam, nie wiem, czy wynika po prostu z kontekstu, czy można to dopowiedzieć, prawda? Że tak, katolik ma możliwość uzyskać odpuszczenie grzechów, jak najbardziej, wystarczy pójść do spowiedzi, ma możliwość uzyskać uzdrowienie fizyczne, wystarczy pójść do sakramentu uzdrowienia chorych. No, pytanie jest takie, no, przy sakramencie odpuszczenia grzechów wierzymy, że za każdym razem, jeżeli zostaną spełnione sakrament, warunki, prawda, czyli szczerze znamy nasze grzechy, żałujemy, no to to odpuszczenie zachodzi. W przypadku choroby, no jednak nie notujemy 100% skuteczności, prawda? Że każdy, kto pójdzie do sakramentu uzdrowienia chorych, automatycznie odzyskuje zdrowie fizyczne. Więc co do skuteczności można by dyskutować, ale wydaje mi się, że tą tezę dałoby się obronić, właśnie pokazując, że są sakramenty Kościoła, które są właśnie od momentu utworzenia Kościoła, czyli od śmierci Jezusa na krzyżu, które to sakramenty dają taką możliwość, jedno i drugie uzdrowienie uzyskać. Dobrze, ja jeszcze mam cytat numer dwa, który jako kontynuuje tą pierwszą myśl. Jest na stronie 35. To jest trochę dłuższy cytat i myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, w jakim sensie Marcin o tym mówi. Przez to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, a my uwierzyliśmy, narodziliśmy się na nowo, otrzymaliśmy Jego Ducha. Razem z Nim zostaliśmy też wskrzeszeni i posadzeni na wyżynach niebieskich. W duchowej rzeczywistości znajdujemy się ramię z Jezusem. Więc skoro jesteśmy w Nim, w Jego imieniu, to pod naszymi stopami jest wszelka moc nieprzyjaciela. Otrzymaliśmy Jego autorytet. To objawienie może zrewolucjonizować całe twoje życie z Bogiem. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, że na nic nie musisz zapracowywać. Jezus zrobił to za ciebie. Musisz tylko przyjąć to, kim się stałeś. Zacząć żyć zgodnie z tym, co mówi Pismo. To objawienie zrewolucjonizowało moją modlitwą o uzdrowienie. Zamiast błagać i prosić, zacząłem deklarować, ogłaszać i zwracać się do chorób w autorytecie Jezusa. Sam Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza, gdy uzdrawia teściową Piotra, nakazuje gorączce, by odeszła. W jaki sposób to zrobił? Prosił, nie nakazał gorączce. Ale mógłbyś sprecyzować twój zarzut? Chodzi o to, że jest tutaj wyraźnie powiedziane, że jeżeli ktoś wierzy autentycznie, to w tym momencie jak gdyby należy mu się uzdrowienie ze wszelkich chorób. Może chorobą nakazywać, żeby z tych poszły treść. Ale nie z samego siebie, tylko z autorytetu Jezusa. No tak, ale... No to jeżeli Bóg wszystko może, no to dlaczego mamy to... Ja nie widzę. Ja też nie widzę, ale czego nie mówię. Ale no oczywiście, że jest oczywiście wola. Dobrze. Ja tylko... Słuchajcie, to jest odnośnie przy mikrofonie, bo to wtedy czytam dwa i te. To znaczy, wydaje mi się, że to nie rozumieję tutaj, bo jest to mówią w dwóch różnych rzeczach. Z całą pewnością są uzdrowienia cudowne. Niech chyba nie wątpi, że takie istnieją, prawda? Natomiast wydaje mi się, że tutaj Jacka teza czy zarzut odnosi się do tego, że ten wypadku Marcin, ale to nie tylko Marcin, twierdzi, iż takie uzdrowienie jest po pierwsze prawem tego nawróconego, po drugie następuje nieuchronnie na zasadzie, jeżeli jest wiara, tak? Nie bada nieuchronnie. Tak, jak najbardziej. Wiemy, że na przykład Paweł pisał do Tymoteusza
ze względu na twój żołądek nie używaj już, bo on tylko pi wino, prawda? No po co? Skoro jeżeli to tak można zrobić, to mógł uzdrowić. Tak samo jak tutaj co ty Tomku mówiłeś o sakramencie namaszczenia chorych. No można mówić, że to sakramentu chrztu po prostu. Wydawało mi się, że skoro w momencie chrztu wchodzimy w rzeczywistość Chrystusowego zbawienia, ofiary, to można powiedzieć, tak, w tym momencie w zasadzie powinniśmy uzyskać uzdrowienie, skoro Chrystus odwrócił, tak? Ale nie jest tak. Zobaczcie, umieramy mimo to. Mimo, że zostaliśmy oczczeni, umieramy. Mówię coś o chorobach. Każdy z apostołów umarł, ile wiemy. Tak? Także to nie jest tak, że wszystkie skutki naszych grzechów, czy skutki grzechu pierwotnego zostały przezwyciężone w tej fazie ich oddziaływania, że chorujemy, że są kataklizmy, że jest po prostu zło na świecie. To nie zostało, to zostało przezwyciężone w sensie duchowym, ale nie jest to na ziemi nam dane, tak? Nadal cierpimy, nadal jak wystarczy zrobić prosty eksperyment, że młotek wali się w palec, tak? Jeżeli boli, to znaczy, że to nie jest tak, że skutki grzechu zostały przezwyciężone. Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, co Tomek mówił o sakramentach. W katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że jednym z owoców sakramentu namaszczenia chorych może być uzdrowienie fizyczne o tyle, o ile to służy dobru duchowemu tego człowieka. Jeżeli zajdziemy z kolei do ćwiczeń ignatiańskich świętego Ignacego, to w fundamencie, to jest numer 23, święty Ignacy mówi, człowiek stworzony jest po to, tak, aby Boga Pana naszego czcił, chwalił, tak jemu służył, nie cytuję dosłownie, a wszystko inne o tyle, o ile będzie służyć ku większej chwale Bożej. I że człowiek nie powinien pragnąć ani bardziej, ani zdrowia, ani choroby, tylko właśnie tego, co w tej sytuacji będzie służyć ku większej chwale Bożej. Rozmawiałem kiedyś z jednym z pastorów, ale nie takich hiperzielonoświadkowych z tej nowomodnej teologii sukcesu. I on powiedział tak, Pan Bóg jest wszechmogący, a zatem może uzdrowić i może nie uzdrowić. Tak? Czyli mnie osobiście też te tezy, które tutaj genialnie Jacek wydobył z tej książki, też bardzo niepokoją, dlatego że ta książka się rozchodzi. Ludzie przejmują tą teologię. Ja mam z tej chwili bez momentu problem z człowiekiem, który dotarł do nas niedawno, jednocześnie jest formowany przez zielonych świątkowców z nurtu tego teologii sukcesu i nie idzie jemu, bo on twierdzi, że jest katolikiem, a z drugiej strony nie idzie mu wytłumaczyć to, że Pan Bóg, który jest nie tylko wszechmogący, nie tylko kochający, ale jednocześnie mądry, najlepiej wie, kiedy i w jaki sposób odpowiedzieć na naszą modlitwę. Jeśli można. Sprawdziłem Marku, musimy trzymać się faktów i prawdy, cytuję, zamiast błagać i prosić, zacząłem deklarować, ogłaszać i zwracać się do chorób w autorytecie Jezusa. Nie ma nawet zadać, nie pada. Nie, chwileczkę, jeżeli deklarujesz i nakazujesz... Deklaruję, czyli ogłaszam. Ogłaszam, to wiecie. Jak ogłaszam, to musi to uzdrowienie nas zastąpić w tym momencie. No to najpierw możemy to robić. Tak, oczywiście. Jak ja coś ogłaszam, to się musi stać. Oczywiście. Jeżeli ogłaszasz, że jutro będzie koniec świata. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ogłaszam, że dnia 8 września 2018 roku będzie koniec świata. No i co? Jeśli tak rozumiem, ja też to tak rozumiem, tak? Jeżeli staję, tak jak ja uważam, staję w autorytecie Jezusa, bo mówię, że w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam coś, no to Bóg mówi prawdę. Słowa Boga zawsze kształtują rzeczywistość. Jeżeli Bóg mówi, niech się stanie światło, to staje się światło. Tak? Więc jeżeli ja tak to rozumiem. W pewnym sensie przekazuję słowo Boga. Ogłaszam, że choroba odchodzi. No
no to albo Bóg tak mówi i ja to przekazuję, prawda, jako prorok, wtedy jestem prorokiem, albo ja mówię sam z siebie, Bóg wcale tego nie robi, czyli jestem fałszywym prorokiem. Tak, tak samo ja to rozumiem. Żeby odejść na chwilę od charyzmatyków, że tak powiem, biednych, jak inną herezję chciałem zaprezentować, to mi się chodziło bardzo. A to może tak inną, to może nawet się tym skończyć. Tak, jeśli chcesz, to tego tematu to właśnie, bo już znaleźliśmy, jak zmienimy temat, to idziemy gruszką na lewo, a nie gruszka na prawo, ale zapomniane zarośnie sami. Myślę, że tak. Na pewno mamy dwa sakramenty spośród siedmiu. Sakrament pokuty i sakrament namaszczenia chorych. Tylko nie jestem pewny, czy one zostały dobrze opisane takim paralelizmem, że w sakramencie pokuty możemy uzyskać odpuszczenie grzechów, a w sakramencie namaszczenia chorych możemy uzyskać uzdrowienie. Bo to słowo możemy jest bardzo nieznaczne. Myślę, że byłoby precyzyjnie powiedzieć, że w sakramencie pokuty mamy gwarancję odpuszczenia grzechów. Niezawodną gwarancję. Niezawodną to znaczy taką, że ten skutek zachodzi zawsze. Zawsze. Mówi się o warunkach sakramentu pokuty i te warunki po ich spełnieniu są warunki duchowe. Prawda? Warunki, które spełnia człowiek, ten nawracający się, one się spotykają z warunkami, które wypełnił Bóg, objawiając Chrystusa na krzyżu i spotkanie tych warunków ze strony Bożej, ofiara Chrystusa, z tymi warunkami duchowymi, wyrzeczenie się grzechu, wyznanie i tak dalej, sprawia niezawodny skutek. Niezawodny, jest gwarancja odpuszczenia grzechów. Dlatego, jeżeli użyjemy tego samego słowa, skutki sakramentu pokuty i skutki namaszczenia chorych, to nie jestem pewny, czasami wprowadziliśmy zamieszania, mówiąc, że w jednym sakramencie człowiek może dostąpić odpuszczenia grzechów, a w drugim sakramencie może, słowo jest to samo, dostąpić uzdrowienia chorych. To słowo może w wypadku sakramentu pokuty ma znaczenie, ma gwarancję, w tym sensie może. A w przypadku sakramentu namaszczenia chorych ma takie bardzo ogólne znaczenie, może się to zdarzyć. Może. To tylko tyle znaczy. Właśnie, ten paralelizm wydaje się w najwyższym stopniu nieuprawniony. Po drugie, chciałbym też zwrócić uwagę na takie sformułowanie, które często pada w takich rozmowach chrześcijańskich o uzdrowieniu, że nie w 100% mamy uzdrowienia po namaszczeniu chorych, albo że Bóg nie zawsze uzdrawia tych, za których się modlimy. Takie określenia też wydaje się, że wprowadzają w błąd. One sprawiają wrażenie, że skutek uzdrowieńczy jest bardzo częsty, jest nagminny, jest widoczne jednym okiem, jakoby uzdrowienia nastąpiły masowo i że one są regułą. Sprawiają wrażenie, że jest jakimś zastanawiającym wyjątkiem, wymagającym wyjaśnienia, dlaczego jednak nie w 100%. No jeżeli przeczytamy na procenty, to trzeba by zapytać o te procenty. Trzeba by zapytać, czy rzeczywiście zachorowalność, albo trwałość chorób, albo umieralność wśród chrześcijan jest niższa niż wśród buddystów. Albo czy zachorowalność, trwałość chorób, umieralność jest niższa wśród, no nie wiem, owych charyzmatyków, czy zielonoświadkowców, czy generalnie ludzie, którzy podjął się uprawnienia, bo zaczęli mówić o procentach. Procent to jest pojęcie matematyczne. Procent oznacza, że zaczynamy porównywać jakieś grupy ludzi. I jeżeli mówiliśmy to na procenty, to chyba jednak trzeba powiedzieć, że uzdrowienie jest cudem. Jest cudem, a nie jakąś regułą, taką częstą regułą. To takie dwa aspekty. Jeden dotyczący sakramentów, a drugi dotyczący
używania takiego pojęcia, jak właśnie nie w 100%, co sugeruje, że raczej w jakichś może 80, albo może tylko 75. Ale to jest jawnie nieprawda. Wystarczy zajrzeć do statystyk medycznych. No to jest jawnie nieprawda, że modlitwy mają taki statystycznie mierzalny skutek. Jest też jeszcze jeden argument, taki bardzo praktyczny. Wydaje się, że gdyby ktoś naprawdę wierzył w to, że modlitwy o uzdrowienie mają taki niezawodny skutek, albo prawie niezawodny skutek, taki, do którego pasuje wyrażenie, może nie w 100%, ale może tylko 90, to jest rzeczą zastanawiającą, dlaczego modlimy się wobec tego uzdrowienia w spotkaniach modlitewnych, no gdzie się może chorych nie jest strasznie dużo, bo spotkania modlitewne raczej chyba reprezentują świadomość społeczną. Dlaczego tego typu ogłaszania, deklaracje, rozkazywanie chorobą nie następują w miejscach, gdzie chorych jest dużo? Gdzie jest dużo chorych? Duże grupy chorych, takie, że są sami chorzy. Szpital. Hospicjum. Co jeszcze? Szkoła tam pochodzi. Co jeszcze? Leprezoria. Tak, ja wywołuję też trochę przykłady, które mam przedłużając w Wrocławiu. Właśnie przykład dla ukojenej, szkoła dla niewidomych, hospicjum dla umierających. Co jeszcze? Szpital. Właśnie. No to mamy samych chorych. Wszyscy, którzy są pacjentami czy mieszkańcami takich instytucji, są sami chorzy. Właśnie, więc gdybyśmy mieli taką metodę, że tak wyrażę, nakazywania chorobą, które by zawsze, albo prawie zawsze, albo zwykle odchodziły, to jest rzeczą zastanawiającą, dlaczego osoby, które mówią, że w to wierzą, nie praktykują tego w miejscach, gdzie chorych jest dużo, albo czy nawet są z sami chorzy. Prawie tutaj są informacje, że bardziej odwiedza Centrum Zdrowia Dziecka. Systematycznie. Aha. Dobrze. To jest bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? Bo Centrum Zdrowia Dziecka, myślę, że to jest szpital, tak? Bo tak nie znam osobiście tego centrum, ale to jest bardzo szpital. No właśnie, to w takim Centrum Zdrowia Dziecka jest ten pacjent na historię choroby. No i bardzo łatwo byłoby, znaczy nie byłoby, bardzo łatwo jest bez tytułu naukowego sprawdzić, czy ci chorzy, nad którymi się modliliśmy, mają jakąś inną historię choroby, niż ci, nad którymi się nie modliliśmy. Czy to jest jakoś statystycznie do uchwycenia? Także mi nie chodzi o to, że ktoś odwiedza z takim roszczeniem i chodzi o to, jaki jest skutek. Czy to jest jakoś statystycznie? Bo jeżeli jest skutek na 80% i odwiedza taki szpital, to znaczy, że tam zostało 20% pacjentów, tak? O to właśnie chodzi. Także nie trzeba specjalnie badać nawet chyba. Ja myślę, że... Znaczy Marek mówiąc, że nie trzeba badań, chyba ma na myśli, że jest jawne, tak, że naruszenia są nieprawdziwe. Tak, to miałem na myśli. To nie znaczy, że nie mogą następować posługą Marcina, prawda? Ja bym chciała coś a propos statystyk, bo tak się składa, że ja pracuję w hospicjum od 17 lat i u nas bardzo często jest udzielany sakrament namaszczenia chorych. No i przez ten czas nikt nie został uzdrowiony. Natomiast sam sakrament namaszczenia chorych uzdrawia w zupełnie inny sposób tych chorych. Niejednokrotnie jest tak, że ten chory odchodzi pogodzony w ten sposób, przyjmując ten sakrament, jakby ten sakrament powoduje, że on się godzi na przykład po wielu latach z synem, z córką i tak dalej i odchodzi spokojny. A oczywiście sam sakrament jest również łaską Bożą, tak, dla tego chorego.
Ale tak jak mówię, no, nikt nie został uzdrowiony. Także tutaj te statystyki, tak jak przed biskup mówił, no, można to robić, tak? Pewnie, może kiedyś ktoś tam, a może już ktoś coś takiego robi. Niemniej jednak, no, gdyby nasz ksiądz dyrektor, który, prawda, jest również opiekunem duchowym, w tym kontekście tego sakramentu udzielał, no to rzeczywiście można by powiedzieć, że no jest to nieprawda, prawda, w tym momencie. Właśnie myślę, że to świadectwo z hospicjum obrazuje nam szkodę, jaką przynoszą herezję. Herezje są szkodliwe. A prawda chrześcijańska jest bardzo pożyteczna. Modlitwa za chorych i sakrament chorych to są bardzo, bardzo potrzebne posługi. Udzielamy sakramentu namaszczenia chorych, które już jest umówione na przykład z kimś tam w najbliższych dniach, na sakrament namaszczenia chorych, modlimy się za chorych. W taki sposób wspólnotowy, w końcu hallelujah ciągle są modlitwy za chorych. Czasami takie ogólne, czasami za jakiegoś konkretnego, ale modlitwa za chorych albo sakrament namaszczenia chorych to jest modlitwa o to, żeby zainterweniowała Boża łaska z wiedzą i z wiarą, że my jesteśmy tylko proszącymi, a tym, którym szafuje tą łaską, jest Bóg. Uzurpowanie sobie autorytetu Chrystusa to jest ewidentnie nieprawdziwe. No, centrum, które dziecko nie opustoszało. No to nie opustoszało. Tam dalej jest ten sam pacjent. I tego typu roszczenia są szkodliwe, ponieważ one prezentują fałszywą wizję modlitwy za chorych. My powinni się modlić za chorych, i za rodziców, i za chore dzieci, i za umierających w hospicju, i za wszystkich tych, ale jeżeli dołączymy do tego fałszywe tezy i fałszywe roszczenia, to kompromitujemy tę modlitwę. Mówimy rzeczy, które się potem nie sprawdzają. Mówimy, że będziemy nakazywać chorobą, żeby odeszły, a chory na nowotwór w hospicjum za 2 miesiące umarł. Dziecko chore na wodogłowie dalej ma to wodogłowie i to się statystycznie nie zmienia. My kompromitujemy modlitwę za chorobę. Dlatego, będąc bardzo aktywny w wielu środowiskach wspólnotowych i ruchów, widzę szkodliwość takich roszczeń. One kompromitują ideę modlitwy za chorych, to jest bardzo potrzebne. Bardzo trzeba ludzi, którzy by byli w hospicjach, którzy by byli w szpitalach i centrum zdrowia dziecka. Modląc się. Oczywiście to dodatek czy zastrzeżenie, że cuda są możliwe, to jest bardzo konieczny dodatek. Ja od tego zacząłem, a tu słyszeliśmy 2 razy, że zostało to powtórzone. Oczywiście, że uzdrowienia są możliwe, uzdrowienia są cudem. Nie są wynikiem ani niezawodnym, ani zwykłym wynikiem jakiegoś rodzaju przekonania ludzkiego, nawet przekonania wiary. Nie ma czegoś takiego jak regularny, zwykły, częsty, najczęstszy wynik naszych przekonań wiary, tym wynikiem ma być cud. Ani to nie wynika z nauki Pisma Świętego, ani to nie wynika z realiów. Nigdzie tak się nie dzieje. W centrum zdrowia dziecka też tak się nie dzieje. Ale teraz na pewno drugi, jeżeli sobie, raczej nie drugi w tym sensie, że już tak sięgając do Pisma Świętego. Czy możemy sobie przypisywać autorytet Jezusa? Myślę, że nie możemy. Jeżeli ten autorytet Jezusa byśmy zaczęli sobie przypisywać w kwestii chorób, to nie bardzo wiadomo, dlaczego nie mielibyśmy go przypisywać w innych kwestiach. A co w kwestiach wskrzeszeń? I znowu, no, gdzie jest najwięcej nieżywych ludzi, którzy są od niedawna nieżywi? Tak, w sensie, że na cmentarzu powiedzmy się rozłożyli, ale taki najwięcej nieżywych ludzi, tak powiem, nadających się do wskrzeszenia.
bilet jest na smutanie. Mamy autorytet Jezusa, żeby tam jechać i rozmawiać chleby. Widzimy, że Pan Jezus czynił różne cuda. Uzdrowienia, wskrzeszenia, rozmawianie żywności, uciszanie burzy i bardzo łatwo sprawdzić. W każdym z tych przykładów. Czy mamy taki autorytet? Nie, Pan Jezus ma autorytet Jezusa. A my mamy tylko taki, jaki zechce nam udzielić. A my jesteśmy właścicielami tego autorytetu. Jesteśmy tymi, którzy proszą o taki autorytet, a mogą go dostać, mogą go też nie dostać. Właśnie jest tam teologia, bo jest kulawa w przypisywaniu sobie takiej władzy, nie mówiąc o tym, że również to się po prostu nie sprawdza. Są miejsca, gdzie jest dużo śpiewowałych, gotowych do wskrzeszenia, i są miejsca, gdzie jest pełno chorych. Sami chorzy. No i te roszczenia się po prostu nie sprawdzają. Nie jest tak, że po przejściu przez oddział, gdzie było 100 chorych, po dniu przejścia, rozkazywania tą chorobą, mamy problem, dlaczego dwóch chorych jeszcze nie opuściło szpitala. No, tak wygląda trochę symulina o tym uzdrowienia. Dlaczego Pan Bóg nie wszystkich uzdrawia? Przeszliśmy przez szkołę dla niewidomych dzieci. Rozkazaliśmy ślepocie, żeby odeszła. I na końcu mamy problem, dlaczego jeszcze dwójka dzieci dalej jest niewidoma. Tak to wygląda? O, to pytanie zawiśnie w powietrzu. Czy tak to wygląda? Nawiązując do statystyk, z żoną uczestniczyliśmy w warsztatach modlitwy wstawienniczej prowadzonej przez Marcina Jelińskiego w Warszawie na Saskiej Kępie. Kościół pełen ludzi, osoby, później czas świata, osoby, którym się poprawiło, na te kilkaset pewnych osób, to było nie kilka, może kilkanaście, też nie wiemy, na ile ta poprawa no, była chwilowa, bo Marcin bardzo mocno kładzie akcent na to, że nie wystarczy być uzdrowionym, ale trzeba uzdrowienie utrzymać, bo diabeł chce je nam odebrać, w związku z tym musimy ciągle prowadzić walkę duchową, żeby to uzdrowienie wracało, kiedy odchodzi. To jest takie troszkę dziwne. Z drugiej strony, ja już tutaj mam pytanie do księdza biskupa o interpretację tego fragmentu Izajasza o Chrystusie, że w jego ramach jest nasze zdrowie. Na to zdanie też święty Piotr się powołuje w jednym ze swoich listów, że jego ranami, tam jego sińcami dostaliśmy uzdrowieni. Później taki charyzmatyk, który właśnie się powołuje na autorytet Jezusa, też powołując się na autorytet Pisma Świętego, a zauważmy, że to jest właściwie jedna myśl, nie ma tu kontekstu całej Biblii czy tradycji Kościoła, na tej podstawie ogłasza się uzdrowienie człowieka, no bo skoro Biblia mówi, no to musi być prawda, więc nieważne, jeżeli fakty się z tym nie zgadzają, to tym gorzej dla faktów, tak? I ogłasza się uzdrowienie. I też moje pytanie, kto jest od ogłaszania uzdrowienia, charyzmatyk czy lekarz? Wobec mojej osoby, że
Nawet takie sugestie były, że ja po tej modlitwie powinienem zaniechać tej medycznej drogi i po prostu nie iść na operację, że zrobić sobie tam drugi tomograf, że te skutki pewnie po tych modlitwach ustąpią, nie? Ten mój głos mózgu był w takim nieciekawym miejscu zlokalizowany, tylko 5 mm od pnia mózgu. Lekarz mi oficjalnie powiedział, że ja mogę podczas operacji zejść, że duże prawdopodobieństwo jest, że będę miał ciężkie powikłania neurologiczne. No byłem już spanikowany. Ale wybrałem tą drogę zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Bo przecież w księdze Syracha nawet pisze, że mamy czcią obdarzać lekarza, bo Bóg może dokonać uzdrowienia kierując ręką lekarza, czy tam medyka, nie? No, operacja się udała, wszystkie, bardzo dużo ludzi za mnie się modliło, wszystkie praktycznie nie mam żadnych skutków ubocznych. Mi się wydaje, że ja kiedyś, parę dobrych lat temu, doznałem uzdrowienia od Boga, z tym, że mi się wydaje, że ci ludzie źle pojmują, po co jest uzdrowienie. Uzdrowienie ma przyciągnąć do Boga. Nie jest samym celem w sobie. I tak było w mojej historii. Ja doznałem uzdrowienia, ale przez to uzdrowienie doznałem nawrócenia, bo ja w przeszłości zajmowałem się okultyzmem, satanizmem. I poprzez to uzdrowienie zostałem pociągnięty do Boga, nie? I mi się wydaje, że w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa po to było tyle tych uzdrowień, tych cudów, żeby ludzi przyciągać, nie? Do Jezusa. Później w miarę upływu lat te cuda jakby zanikały, nie? One się cały czas zdarzają, ale te uzdrowienia, te cuda nie są celem samym w sobie, nie? Celem jest Jezus Chrystus i doprowadzenie ludzi do Niego. Dziękuję. Myślę, że to świadectwo prowadzi nas już do odpowiedzi na pytanie, co mogą znaczyć słowa z księgi proroka Izajasza, że w jego ranach jest nasze zdrowie. To są słowa, które są też cytowane w liście Piotra i odnoszone ewidentnie do Pana Jezusa. Myślę, że jak rozumieć te słowa, to dość jasno wynika z Biblii. Po pierwsze, są znakiem rozpoznawczym Mesjasza. Kiedy przychodzi Mesjasz, Jezus, Chrystus, i przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela, pyta, czy Ty jesteś tym, którego oczekujemy, to Pan Jezus powołuje się na takie właśnie słowa ze Starego Testamentu, mówiąc, ślepi widzą, chromi chodzą, ubogim ogłoszone jest Królestwo Boże. Więc są znakiem rozpoznawczym Mesjasza, który ma autorytet Syna Bożego. Dalej, tego typu dary i autorytet przechodzą na Kościół jako całość, jako ciało Chrystusa. To jest dosyć oczywiste, kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, gdzie mówi nam apostoł o istnieniu charyzmatów w Kościele. I mówi, że pierwszy Koryntian 12, jedni mają dar mądrości słowa, inni, nie ci sami, inni mają dar rozeznawania duchów. Inni, nie ci sami, mają dar języków. Jeszcze inni
ci sami. Mają dary uzdrawiania. Więc jak widać, święty Paweł, i to jest Słowo Boże, ma wyraźne wizje Kościoła, w których są obecne uzdrowienia, ale one nie są własnością wszystkich wierzących. One się zdarzają. Tak jak się zdarza, ktoś ma mądrość słowa, tak jak się zdarza, ktoś ma dar proroctwa, tak jak się zdarza, ktoś ma dar rozeznawania duchów, tak samo się zdarza, tak zdarzają się uzdrowienia. To jest bardzo jasna nauka Słowa Bożego. Wydaje mi się, że nie ulega żadnej wątpliwości, jaki jest sens pierwszego listu do Koryntian, rozdział 12. Ta sama nauka została powtórzona już jako oficjalna nauka Kościoła nawet dogmatu na pierwszym Soborze Watykańskim, gdzie jest napisane bardzo wyraźnie, że dogmatem wiary jest, że cuda się zdarzają. Tym również cuda uzdrowienia. I gdyby ktoś twierdził, że cuda się nie zdarzają nigdy, albo że są niemożliwe, albo twierdzimy, że są możliwe, ale się takie cuda nie zdarzają. To Sobór Watykański pierwszy wyraźnie mówi, to jest herezja. Cuda są możliwe i się zdarzają. I są bardzo mocnym argumentem za istnieniem Boga. I to jest, jak widać, dokładnie to samo, co jest w pierwszym liście do Koryntian i to samo, co jest w Ewangeliach. Wydaje się, że tu nie ma w ogóle wątpliwości, że tu dziedzice mocy Bożej jest Kościół jako taki. Natomiast problem ogłaszania w autorytecie Bożym takich manifestacji, które są sprawdzalne, to może być manifestacja, jak tutaj podawaliśmy, albo koniec świata, albo uciszenie burzy, albo rozmnożenie chleba, albo wskrzeszenie zmarłego, albo uzdrowienie chorych. To są manifestacje, które są sprawdzalne, prawda? No bo widzimy, czy burza się uciszyła, czy chleba przybyła, albo czy chory został wypchnięty ze szpitala. To po prostu widać. Więc jak Słowo Boże ocenia takie prorocze wypowiedzi, że coś w autorytecie Jezusa się stanie, czy ogłoszenie sytuacji, które się stanie, a to się nie stanie. To jest rodzaj proroctwa, prawda? Ogłoszenie na mocy Bożej wiedzy, czy Bożego wiedzy, że coś nastąpi, a potem to nie nastąpi. Jak Słowo Boże to ocenia? Księga Złożonego Prawa. Zaczytamy, jeśli pojawi się wśród was prorok i zapowie wydarzenie, a to wydarzenie się nie spełni, to? To proszę sobie znaleźć. Księga Złożonego Prawa. Na szczęście w Nowym Prawie tego typu wyroki są złagodzone, więc w każdym razie możemy je według Nowego Prawa tak łagodnie sformułować. To wymaga korekty. Co nie mniejszy czynnik. Mam na imię Kamil i nawiążę do Tomka i do Terezy. Myślę, że działalność pana Marcina to jest myślenie magiczne ze wskazaniem na Ewangelię. Czyli to jest myślenie takie, że Bóg musi, to jest jakby wpisane w modlitwę, musi uzdrowić kogoś z utrudnienia fizycznego. A angelizm jest pominięciem natury człowieka. Czyli mogę grzeszyć, mogę się kiepsko odżywiać, mogę mać narkotyki, a i tak Pan Bóg przyjdzie, wtedy nie ma zdrowia. Ja swojego czasu przejrzałem badania naukowe na temat uzdrowień i mówię w sobie liczej. I to były takie badania w różnych ośrodkach naukowych, czasami się tam w uniwersytetach. 19 badań naukowych stwierdziło, że modlitwa wstawiennicza działa, są to wybierne wyniki sprawdzane. Oczywiście badania naukowe opierają się również na szczepiej próbie, czyli to jest to wykluczone procent. Z kolei 9 badań naukowych stwierdziło, że modlitwa wstawiennicza nie działała, więc się pogorszyło innym pacjentom. A 3 badania stwierdziły, że w ogóle to nie można badać, bo nie ma warunków, nie ma, jest to tak niechwytne. Bardzo mi się robi ciekawe, że to była modlitwa wstawiennicza, ale niekoniecznie do Boga chrześcijańskiego. Ale też to modlitwa wstawiennicza również działała. Myślę, że również działalność pana Marcina to jest demonizowanie. On wszędzie widzi działanie demona. Każda choroba
wiedzą tylko ducha. A tak nie znam końca, ponieważ można przeczytać książki egzorcysty Gabriela Amata, który pisze sporo, że on na początku patrzy, czy objawy są naturalne, choroba psychiczna, schizofrenia, czy są objawami typowo do ducha. A ja mam takie pytanie, o jakie uzdrowienie chodzi? Duchowe, emocjonalne, czy fizyczne? No bo to, co mówił właśnie ksiądz biskup. Działanie duchowe w sakramencie spowiedzi jest pewne i Bóg, kiedy my spełnimy to pięć warunków, to działanie wtedy jest faktem. Uzdrowienie psychiczne, nawet jednych charyzmatyków jest tak, jak uzdrowienie wspomnień, również Pan daje takie poczucie sensu życia, jest to również pewnego rodzaju forma uzdrowienia emocjonalnego. A jeśli chodzi o kwestię uzdrowienia fizycznego, to jest kwestia wolna. Myślę, że jest to właśnie taka pewna ściana, którą Bóg musi po prostu spełnić. A jak nie spełni, to nie jest słaba wiara, jest. Po prostu myślę, że w tym momencie jest to taka dość poważna herezja i jest bardzo skrzywdząca. Bo ludzie mogą właśnie rezygnować z leczenia i stawić wszystko na Pana Boga. Podnieście natury i działalności również z tymi lekarzy. Bardziej, że tego nie namówię, trochę skorpicie, tak? A to leży się. Leży się. Na przykład w Polsce, tak, ale już na nic nie można to przyjąć na YouTube. Nie na głowie, no bo byłby od razu, jakby ludzie by się przeciwiali, prawda? Ale ku temu to zmierza. Zaufaj we wszystkim Bogu i będziesz zdrowy. Tak to mówię też w tym danym. Ja bym chciał powtórzyć, jak chcę patrzeć. No ale patrz. Tak mi się skojarzyło, że zobaczcie, że tutaj jest niewielka różnica na przykład z bioterapią. Tak, no bo są ludzie, którzy są chorzy, mają raka, guza. No, nie, idą do szpitala, mówią im, nic nie możemy zrobić, bo już jest stan zaawansowany. I ci ludzie szukają uzdrowienia, mogą szukać charyzmatyków, mogą szukać bioenergoterapeutów, prawda? Oni szukają uzdrowienia, bo nieważne, metoda dla nich jest długorzędna, nie? Ale w jednym i drugim przypadku zasada jest podobna. Uwierz charyzmatykowi, uwierz Bogu, bioenergoterapeuta powie, prawda? Uwierz mi w pewnym sensie, jeszcze energii i tak dalej, i uzyskasz zdrowie. Można pominąć całą medycynę, tak? Tak samo, dlaczego oni nie chodzą po szpitalach? Troszeczkę obronić Marcina, znaczy to my się tak patrzymy na nim jako pewnym symbolu, bo ja mówię, że nie chodzi o niego konkretnie, tak? Jakże Marcin mnie jeszcze oglądał, to nie jest to do siebie. Wydaje mi się, że tu jest niezrozumienie co do obietnicy. Znaczy, bo Marcin nie opiera się na uzurpacji, tylko na obietnicy. I to, że do pewne to błędy, które zostały wykazane, robi, wynika z nieporozumienia co do też tej obietnicy. Tak? A nie z takiej jakiejś chyba chęci władzy, nie wydaje mi się, tak? To jest raczej człowiek szczery. No, mnie troszeczkę tak rozczuliła, na przykład po co Marcin mówi, że spodziewa się wskrzeszeń. Po co Marcin spodziewa się wskrzeszeń, nie wiem, o pańszy. Otóż po to, że jak ktoś umarł w grzechu ciężkim, on go wskrzesi, nawróci, wtedy on może wrócić. Nie? Jest to z jednej strony, szczerze, niezbyt mądre, ale z drugiej strony jest rozczulająco dobre, tak? Znaczy intencja jest rozczulająco dobra w tym jakaś. Że chciałbym po prostu dobre dla innych ludzi. Także no, konkluzja moja jest taka, że jest to nieporozumienie co do teścia, że wszystkich będzie można, jeżeli wierzysz, to wszystkich uzdrowisz i na pewniaka, tak? Natomiast opiera się na te jeszcze obietnicy, nie? Jak mi się wydaje. Ja nawiązując do tego, co Marek powiedział, nie będzie trzeba do drugiej dwie rzeczy. Jedna rzecz, dobrą wolę człowieka, jego dobre serce, szlachetne pragnienia, a problem jego nieomylności. Bo wśród charyzmatyków, którzy modlą się uzdrowienia, czy ogłaszają to uzdrowienia, czy nakazują
naprawdę wierzą, że w ten sposób, ja ufam, że większość z nich wierzy, że w ten sposób ludziom pomoże. Wierzę, że to są ludzie dobrej woli, w większości przynajmniej. Że to nie są szarlatanie, oszuści. Natomiast żaden charyzmatyk nie ma przywilejnium nauki, który trzeba rozróżniać, bo jeden z ojców jezuitów w necie, kiedy go zapytano, co on myśli o Marcinie, i tam ktoś zacytował, znaczy napisał jakieś swoje uwagi, no to odpowiedział w ten sposób, że no jak można takiego szczerstwa wypowiadać na temat tak dobrego człowieka, tak dobrego katolika, jak mi znaczy. Ja to trzeba właśnie rozróżnić. Problem szlachetności, a wiarygodności. Oczywiście zachęcam jeszcze do dyskusji w przerwach, wieczorem, do rana można dyskutować, prawda? Natomiast mamy następny punkt programu, więc teraz zrobimy przerwę. 10 minut na przewietrzenie sali, jak ktoś chce kawę, herbatę, skorzystać z aplikacji. Za 10 minut zapraszam. Thank you.